Gartyka. Relik wykończy mnie raczej prędzej niż później. To chyba już. Popełniłam tyle błędów. Zrobiłam straszne rzeczy. Podobno jesteś teraz agentką. Radź sobie. Kiedy bawisz się w gry dla dorosłych, ponosisz dorosłe konsekwencje. To co byś zrobił na moim miejscu? Ci ludzie siedzą w tym od dawna. Nie daj się ograć w nich. Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Cyberpunk 2077 z dodatkiem Fatum Liberty, czyli widmo wolności. Nie tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, że to jest widmo ciemności. Nie wiem skąd mi się to wzięło, ale to jest widmo wolności, więc taka freudowska pomyłka. Dobra, będziemy kontynuować historię z poprzedniego odcinka. A w poprzednim odcinku, jak dobrze pamiętam, a pamiętam, bo zakończyłem nagrywanie kilkanaście minut temu. Wy będziecie to widzieć kolejny tydzień po poprzednim. Właściwie już teraz widzicie, jak to oglądacie. Wyszliśmy z bodajże z tunelów metra. I teraz gdzieś w jakieś miejsce będziemy znów wchodzić, które bardzo możliwe będzie naszpikowane być może tymi gośćmi z bronią takiej większego kalibru. Zobaczymy, co nas czeka. Dobra, nie przynudzam i zapraszam do oglądania. Tu zakończyliśmy, jak pamiętacie, więc let's go! Trzy. Okej. Coś tu za cicho. Gdzie jesteś, Sumi? Jeszcze jej nie ma. Trzeba poczekać. Jeśli nie chcemy tu siedzieć po ciemku, przydałoby się zasilanie. Może nawet uda się odpalić radio. Ty patrz. Sztuka współczesna. To chyba agregat domowej roboty. Ciekawe, czy działa. Aha. A ten agregat nie odpali bez zasilania. Sprawdźmy. Ale skoro już mamy chwilę dla siebie, to słuchaj. Coś mi tu nie gra. A tobie? Johnny, szczerze powiem, zacichło tu trochę. To jest jakaś podpucha, moim zdaniem. No. Zgadzam się. Mnie też coś tutaj nie gra. Songbird. Genialna netrenerka, która obiecuje ci ratunek, a potem zostaje zdmuchnięta z planszy. Myers. Polityczka, której ktoś w Waszyngtonie próbuje wbić nóż w plecy, a my nie wiemy dlaczego. Aha, jeszcze Kurt Hansen. Spierdoloną wyrzutnią rakiet. Wiesz co? Mam dziwne wrażenie, że ktoś nie powiedział ci całej prawdy. Ja pierdolę, no jak słowo daję. Johnny zaraz ze swoimi tutaj różnymi teoriami i taka ładna była bańka mydlana i musiał wszystko spierdolić. No cóż. Hmm.
Myślisz, że Songbird może coś ukrywać? Dziewczyna zagadka. Lubię takie. Ale to się zawsze źle kończy. Było mało czasu na wyjaśnienia. Katastrofa, ucieczka. A na koniec jeszcze ta chimera. Po prostu miałbym do niej parę pytań. Mam nadzieję, że się jeszcze pojawi. No dobra. To co z tym prądem? Też miałbym kilka pytań. Dobra, zobaczmy. Pojemnik na z bateriami. 4 rdzenie. Źródło zasilania agregatu. Poszukaj sprawnej baterii używając Hiroshi. Czyli rozumiem, że ta jest... A, bo tu jednej brakuje. Tu coś widzę. Stare części. A ja tu nic więcej nie mogę zrobić. Kuchenka mikrofalowa. To jakaś jest chyba drzazga. Od inżynierów. Ktoś tu wykombinował całkiem niezły patent z tym silnikiem. O, to może nas coś zainteresuje. Cwane bestie. No i pompa kradnąca wodę z budynku obok. O kurde. Klasa. Ja dorzucam trochę gazu z butli, więc mam nadzieję, że się nie pogniewacie, że użyłem waszego sprzętu. Zwalniam loką, gaz zostawiam. Jeśli wrócicie po swój sprzęt, składam wam dzięki, bo w sumie uratowaliście mnie od kilku złych decyzji. Następnym lokatorom życzę wygód. Okej. Ja nic takiego cwanego nie umiem zrobić, ale zostawiam piwo w lodówce. Piwko się przyda. Jak odpalicie prąd, to możecie sobie schłodzić. Aha. Widzę też, że większość rzeczy nie działa. Ale nic nie grzebałem, żeby nie popsuć. Mi wystarczył materac i chwila spokoju sam. A, to jeszcze widzę, jest dalsza. Dobra, ale to nic nie ma ciekawego. Dobra, szukamy dalej. To jest posłanie. Stare części. Kuchenka gazowa. Okej. A, dobra. Co to jest? Drony zacinane bateriami, okej. Myślę, że powinno się udać. Baterie mamy. Zobaczmy, czy te cudeńko ożyje. No, siedzi. Odpalaj. Odpalamy. Trzymaj kciuki. Uwaga. Ha, mamy to. Patrz, co znalazłem. Eureka. Tylko, że to kuźwa głośne, przecież to słychać jest. Śmiało. Zasłużyłeś. O, pani prezydent się widzę już przebrała. Niepodobna do siebie. Rozumiem. O Jezu, kochany. Nie to chciałem. Nie o to chodzi. Może to prezent powitalny od Songbird? Chciałabym. Wracamy do Night City, gdzie nie cichną spekulacje na temat katastrofy samolotu pasażerskiego.
Według przedstawicieli NUSA miała nim podróżować sama prezydentka Rosalind Myers. Władze miasta wciąż nie wydały oficjalnego komunikatu. Głos w tej sprawie zabrał jednak ktoś inny. Kurt Hansen, samozwańczy przywódca Dogtown, zwołał konferencję prasową, na której przedstawił swoje stanowisko. Próbują mnie wrobić. To chyba jasne. NUSA od lat szukają sposobu, żeby mi posłać kulkę. Nie twierdzę, że jestem święty, ale nie jestem też samobójcą. A tak na głowę państwa? Traktuję tę sprawę poważnie. Wy też powinniście. Zastanówcie się, jaki jest cel tego spektaklu. NUSA potrzebują pretekstu, żeby wysłać swoje siły do Dogtown. A potem, żeby zapukać do wszystkich drzwi w całym jebanym Night City. Cholera. A to... Pieprzyć to. Oznacza... Sukin syn. Sprytny sukin syn. Przecież to brednie. Nikt tego nie kupi. Już kupują, skoro w ogóle z nim rozmawiają. Konferencja prasowa wroga publicznego Night City? Kurwa. Tym bardziej, że jeżeli komuś faktycznie zależy na wojnie, jestem mocnym casus belli. Tym bardziej nie powinnaś się wychylać. Przynajmniej dopóki nie dowiemy się czegoś więcej. Czytasz mi w myślach. Słyszysz? Ktoś idzie. Songbird. Może tak, a może nie. Ale się przyfarciło. Penthouse z panoramą na miasto. I z prawym światłem. O, coś tu nie gra. A to dlatego, że jesteś pieprzonym malkontentem. Chcesz przegapić zrzuty sprzętu, czy jak? Wi, trzeba ich ściągnąć. Chodź, rozejrzyjmy się. Poczekaj, spróbujmy pogadać. Twoją odpowiedzialność. Opuśćcie broń. Kurwa. Nie każ mi powtarzać. Ej, spokojnie, szukamy tylko miejscówki na noc. Ta jest zajęta, wypad! Mówiłem. No, właśnie widzę. Apartament prezydencki, co? Cholera. Słyszałem, że jest nagroda za głowę Rosalind Myers. No. Co z tym zrobimy? Trzeba było się nie odzywać. Nie wyjdziesz stąd żywy. Ze sobą! Mówiłem, że nie wyjdą żywi, to nie wyszli żywi. Dobra. A ten co, nic nie ma? Kimkolwiek byli, nie zostawili mi wyboru. Jeden, dwa problemy mniej. Tak było trzeba. Pewnie masz rację. Trzeba pomyśleć, co zrobić z ciałami. Widziałam syp w korytarzu. Haha. No tak. Podnieś ciała. Oho. Pytanie, czemu nas tak... zamroczyło. Przez ten okres czasu nic nie było wiadome, że przenosimy. No, po kłopocie. Aha, dobra. Nie wiem jak ty, ale ja na dzisiaj mam dość. Trzeba iść spać. Zebrać siły na jutro. Tutaj? No nie wiem. Co jeśli przyjdą następni? Syp jest pojemny. Tak po prostu? Chodź. Momento. Ja tu jeszcze jedna rzecz widziałem. Też teraz kurde tego nie ma. No cóż. Mam nadzieję, że na dzisiaj to koniec niespodzianek. Wciąż nic od Somi? Nic. Jest źle. Nic takiego nigdy się nie zdarzyło.
A co jeśli Songbird nie przyjdzie? Na razie musimy poczekać. A jeśli Songbird się nie pojawi, wtedy powiedzmy, że jest jeszcze jedna opcja. Zobaczymy rano. Na razie trzeba odpocząć. Nie do wiary. Co? O tej porze byłabym w domu. Na nocnym stoliku czekałby wieczorny raport, szklanka destylowanej wody i tabletki nasenne. Nie brzmisz, jakbyś za tym tęskniła. Dobranoc, Vi. Dobranoc, pani prezydent. Co, już ktoś tu będzie, czy nie? Chyba, że pani prezydent nie będzie. No. Aha, chyba, że tam jest, dobra. A, momento, to była ta lodówka chyba jest. Czyli to by było chyba piwko. Okej, okay. Nie wiem, czy tam było piwo, czy nie. Przyszła. Widzę. Już nie przyjdzie. Ludzie Hansena są wszędzie. Mogli ją dopaść. To możliwe. I to najbardziej mnie niepokoi. Muszę ją znaleźć. Nie zostawia się swoich za linią wroga. Kadeci w Akademii ciągle łykają te bajki. Cokolwiek się stało, pomożemy jej. Posłuchaj, tej nocy było spokojnie, ale musisz opuścić Dogtown. Jak? W bagażniku? Hansen tylko czeka na takie nerwowe ruchy. Musi być jakiś sposób. Możemy skorzystać z pomocy fikserów. Znam kogoś. Żadnych fikserów. Wystawią mnie. Zrobimy to inaczej. Tak? Czas omówić twój plan awaryjny. To nie jest plan, tylko człowiek. What? Nazywa się Solomon Reed. 7 lat temu dowodził naszą komórką wywiadu w Night City. Współpracował z SOMI. Po wojnie przeszedł w stan uśpienia. Wciąż gdzieś tu jest. To człowiek spoza politycznych układów. Nie do kupienia. A tylko takiemu możemy teraz zaufać. Szpieg? Robi się ciekawie. Powiedz o nim coś więcej. No, chyba, że to tajemnica państwowa. Ta, jedna z tych z dolnej szuflady. Powiedzmy, że chcesz zabezpieczyć swoje interesy na terytorium innego kraju. Zawodzi dyplomacja, zostają rozwiązania siłowe. Takie jak przewrót wojskowy? Na przykład. Wtedy przydaje ci się Solomon Reed. Ten Reed brzmi jak mocna karta. Mogłaś wyciągnąć ją wcześniej. Żeby aktywować uśpionego agenta, nie wystarczy zwykły telefon. Potrzebujesz budzika. Budzika? Sygnału, który rozpozna tylko Reed. Tu zaczynają się schody. Proszę, proszę. Musisz użyć linii, z której wywiad korzystał przed wojną. Punkt dostępu znajduje się niedaleko, w barze Kapitan Caliente. Zadzwonisz pod numer 0931. Wi, mam złe przeczucia. Od początku masz, Johnny, takie przeczucia. Analogowa linia? Cofnęliśmy się w czasie, czy jak? Chcesz przekazać wrażliwe informacje? Korzystasz z urządzeń najmniej podatnych na przechwyt danych. W Caliente powinni mieć jeszcze ten sprzęt. Właściciel to miłośnik staroci? Opłacony z budżetu operacyjnego. Może nawet wciąż żyje. Pamiętaj, 0931. 913. Trochę to wszystko skomplikowane.
Musi być prostszy sposób. Szpiedzy nie rozdają wizytówek ze swoim adresem. To jedyna opcja. Mhm. I co dalej? Reed będzie musiał cię sprawdzić. Pokażesz mu to. To znak, że od teraz pracujesz dla nas. Nie podoba mi się Zostaniesz wprowadzony do bazy FIA. Czekaj. Czy ja właśnie zostałem agentem specjalnym? Mhm. Chcesz złożyć przysięgę, jak na rekruta przystało? Ajajaj. No interesująco się zaczyna dziać. Nie ukrywam. Sekretna linia, moneta, coś jeszcze? Czerwona róża w widocznym miejscu? Moneta jest dla twojego bezpieczeństwa. Reed musi wiedzieć, że przychodzisz ode mnie. Każdego innego zabije. Aha. No dobra. Mogę przysiąc. Stoimy po tej samej stronie. Powtarzaj za mną. Ja, Vi, uroczyście przysięgam. Ja, Vi, uroczyście przysięgam. Że będę wiernie służyć nowym Stanom Zjednoczonym Ameryki. Szczerze powiem, to nie wiem, czy dobrze to robię. Że będę wiernie służyć nowym Stanom Zjednoczonym Ameryki. Przysięgam stać na straży wartości konstytucyjnych oraz godnie reprezentować instytucje rządowe. Przysięgam stać na straży wartości konstytucyjnych oraz godnie reprezentować instytucje rządowe. Przysięgam bronić kraju przed jego wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi, nawet za cenę swojego życia. Kurde. Powiedz żony coś o jasnej choroby. Dobra, ryzyk fizyk. Przysięgam bronić kraju przed jego wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi, nawet za cenę swojego życia. Dziękuję. W imieniu wszystkich obywateli. Powodzenia. Nie daj się złapać skurwielom. Johnny, coś powiesz? Czy już nic? O, tu coś więcej jest. Zastanawiam się, czy naprawdę dobrą decyzję podjąłem. Kurde, bym poszedł, ale jakieś piwko jeszcze bym na... wypił. Aż to wygląda. Jeszcze taki deszczowy... dzień. Dobra, idź do baru. Kapitan Colint. Okej. Okay. A ona gdzie jest? Znikła? A, ona tu siedzi. A, porozmawiajmy z nią. Może czegoś nowego się dowiemy. Jak właściwie poznałaś Somi? Włamała mi się do domu. Słucham? Technicznie rzecz biorąc, do fortecy danych Militechu. Namierzyliśmy ją w ostatnim momencie. Powinni byli ją wypłaszczyć, ale nie strzela się do utalentowanych nastolatek, które nie wiedzą, co robią. Takie jak ona bierze się na pokład i wspólnie tworzy historię. Reed rozumiał to ze wszystkich najlepiej. Nie pomylił się. Myślisz czasem o weteranach waszych wojen? Wielu zostaje nomadami. Kilkoro poznałem. I niby, wiesz, wolność po horyzont, kowale swojego losu. Ale to tylko frazesy. Oni to wiedzą. Po prostu nie mają innych opcji. Akurat to rozumiem. Wiem, że wielu ludziom po służbie wydaje się, że nie mamy dla nich miejsca. Że nie chcemy go mieć. Ale wyciągamy do nich rękę na różnych polach. Tylko oni muszą ją jeszcze chwycić.
Po katastrofie uwaga Militechu musiała się odrobinę przesunąć w twoją stronę. A dla Arasaki to przestrzeń na ruch. Może. Ale na razie mamy prezydentkę Schrödingera. Może żyje, może nie żyje. Obie strony na pewno zabezpieczają oba warianty. Czyli co? Czyli tak naprawdę nic się nie zmieniło. Ten Reed. Myślisz, że można mu ufać? 7 lat to sporo. Wystarczająco, żeby zmienić człowieka. Tak myślisz? Pewnie masz rację. Ale spójrz na to inaczej. 7 lat w konspiracji? Każdy inny rzuciłby to dawno w cholerę, ale nie Reed. No dobrze, to idziemy. Nie tu. Krata. Zobaczmy, czy teraz się tutaj da przejść? Aha, tu jest wychodek. Okej. Okay. O, i tu mamy DR5, nowa. Okej, okay, weźmy to broń. I przy okazji, jak już tu jestem, ekwipunek. Plecak. Co my tu mamy w ogóle w tym plecaku? Mamy 316 na 365. Tu będę rozmontowywał taką broń. A tu mam w sumie broń. Generacja. Czekajcie, teraz tak. Która to jest kolumna? Po lewej to jest na wyposażeniu, a po prawej to jest ta broń. Dobra, nic tu nie ruszam. Powinno nam wystarczyć ekwipunku jeszcze. Mam nadzieję przynajmniej. I lecimy. Zapnijmy to. Wiesz co? Z tą przysięgą to przesadziłeś. Są rzeczy, na które warto przysiąc. Ale to nie był ten przypadek. Czemu tak sądzisz? Bo jak to przestają być interesy, to zmieniasz się w marionetkę. Wiesz, że służyłem w wojsku korporacyjnym? Wskoczyłem w morą na własne życzenie. Nikt nie przystawił mi spluwy do skroni. Kazali mi tylko przysiąc. A ja już nawet nie pamiętam na co. Chcesz o tym pogadać? Nie. Chciałem cię tylko opierdolić. Ja pierdolę. No to żeś mnie opierdolił. Też mam wątpliwości, no ale... Bez ryzyka nie ma zabawy. Z mojego piętra, no tak, z 8, tam jesteśmy na 8. Widzisz dym? Doktown wybrało nowego papieża. Albo dziś rozbił się wiceprezydent. Sam jestem ciekaw, ale mamy ważny telefon do wykonania. Ważny telefon? Zobaczmy. Wiadomości. Na razie nie wiem, o czym on mówi. Na razie mamy iść do baru, więc... Aha. Viv Doctown, proszę, proszę. Doradzam ostrożność. Hans?
Co to masz wspólnego z tym miejscem? To część Pacyfiki. Ta, w której robi się prawdziwe interesy. Hans, spotkamy się w końcu? Nie mówię nie, nie mówię tak. Ale mam dla ciebie coś, co na pewno cię zainteresuje. Nowe kontrakty. O! Ostatnia rzecz. Nie wiem, jak się dostałeś do Dogtown, ale na pewno nie było to głównym wejściem. Niewidzialna ręka Renata. Nie szkodzi. Załatwiłem ci coś w rodzaju przepustki. O! Imię i buźka już figurują w systemie, więc będziesz mógł spokojnie przekraczać granice dzielnicy. W kontakcie. No, Hans, dzięki serdeczne. W końcu. A tu kuźwa broń jest. Co to w ogóle jest? To nie mogę nawet tego zrobić. Dlatego mogę. Szeregowy bat. Bat coś. Jesteśmy przegranymi robolami w zasypianej dziurze. Hansen powinien nadać nam honorowe obywatelstwo Dogtown. Ta, i wymieni zasługi. Za wierno. Kurna, jak to wygląda. Wieżowce. A ten co odpierdala? Aha, przestało cząchać. Ale dobra, nie wnikam. Pojechali po towar do Night City. Spokojnie, pewnie ich przetrzymują po prostu. Przecież nie wieźli nic w kieszeniach, nie? Kurde, ta dzielnica naprawdę jest zupełnie inna. A to co? O w mordę. Co tu się dzieje? To jest... Nie wiem. Dobra, na razie się nie będę wplątywał w takie akcje. Idźmy szybciej. Żeby sobie kłopotów póki co nie robić. Bo na razie muszę dokładnie tę dzielnicę poznać. Ja bardzo przepraszam, pożyczysz mi swoje auto? Czy to jest w ogóle twoje auto? Zobaczmy. Ale nie mogę wsiąść. Czyli mi nie pożyczy. Tak, możemy. Dobra, lecimy. Szkoda czasu. A, tu jest właśnie ów... piramida. A, ja tutaj mam. A, to daleko nie miło. Nie było tej... jazdy. Po. Znajdź wejście do baru Kapitan Kalente. No to chyba tam na górę. No chyba to nie tędy. Czemu wszyscy się na mnie uwzięli? Co cię tu przywiało? Abyś się odwrócił, cholera jasna. Dobra, trzeba szukać.
pierwszym miejscu. Zainwestuj w czyste wziewy. Chyba tędy jest wejście. O, klient premium. Czym mogę służyć? O. Ani. Czekajcie. Co my tu w ogóle mamy? Znajdź wejście do baru, znów i tak dalej, kolekcje, widmo wolności, nawet tu kurde jest napisane. Postać. Jeden mamy, 3 i 2. 3 i 2. To by nam tu starczy, czy nie? Techniczny jest na 15. Okej. Okay. Czyli zdolności techniczne. Zdolności techniczne, czyli to. To im zabraknie nam na pewno. Aha, to nawet miałem 2. Dobra, to może coś tutaj jeszcze wybiorę. Żelazna kurtyna nie będzie. I tu już nie mamy. A nie, mamy jeszcze 2. Może coś tu? To zaraz. Relik. Mamy 0. Aha, czyli ja tu nic nie mogę. To tylko wybrałem. No dobra. ...20% szansy na redukcję obrażeń w trakcie kucania. 20% szansy na redukcję obrażeń podczas celowania za osłony. Dobra, zróbmy to. Jeszcze w jednym bym poszedł. Może tu. Dobra, niech to będzie 2 na 2. To tam tu nic za bardzo nie dało. To nie. Szukamy dalej. Nie. No kurde. Czy ja jestem... Moment. Może jego trzeba coś? Jak idzie biznes? Spory ruch? Dziś trochę mniejszy. Ten samolot, rozumiesz? Pół dzielnicy się ugania za Rosalind Myers. Jak dla mnie to jakaś ściema. Ale jutro też jest dzień. A ludzie wiedzą, że sklepik Ronalda to dobra marka. Wyglądasz na kogoś, kto dobrze zna Dogtown. Wyglądam ci na... Gościu! Nie wiesz, z kim rozmawiasz, co? Pacyficzny sztorm! Tak nam nie mówili. Złoty chłopak dzielnicy, kumasz? No... No dobra, kurwa, to trochę słabsze. Ale jak dawali mi trochę wspomagaczy, to mogłem zrobić z piłką 100 metrów w 6 sekund. Teraz rzadko robię 100 metrów dziennie, ale odpowiadając na twoje pytanie... Tak, kurwa. Jestem stąd. Jesteś stąd, tak? Pacyficzny sztorm? Ty tak na serio? Ja pierdolę. Sprawdź stare gazety, jak mi nie wierzysz. Przepowiadali mi wielką karierę. I co się stało? Była taka kobitka, Fiona. Prowadziła coś w rodzaju ośrodka dla utalentowanych dzieciaków. Dawali dach nad głową, żarcie, treningi, jakieś mieszanki, wszczepy. W chuj wszczepów. Ale jak się potknąłeś, to już nie było różowo. Ja wróciłem tam, skąd przybyłem, z migrenami i bezsennością.
ale inni mieli znacznie mniej szczęścia. Opowiedz mi trochę o kwartałach. Dobra, ale o których? Golden Pacific to północna część Dogtown. Wzgórze na wschodzie nazywa się Luxor Heights. Polecam widoki. Zachodnie Dogtown to Longshore Sacks, kawał historii. No a na południu jest Terra Cognita. Trzymaj się z dala. Coś innego mi jeszcze chodzi po głowie. No, dawaj. Kilka konkretnych miejsc się wyróżnia. No, pewnie. To jest dzielnica z pomysłem. Byłem już na stadionie. O, robi wrażenie. Tak. Chciałem się tam kiedyś rozstawić ze swoim sklepikiem. Ale konkurencja mnie wyjebała na zbity pysk. Ech. A kiedyś stadionem rządzili Nighthawks, nie Hansen. No ale tak to już jest. Dobry pieniądz wypiera zły. Chujowy pieniądz wypiera ten dobry... W każdym razie zawsze, kurwa, chodzi o kasę. A kasy najwięcej ma Hansen. Stadion to tylko jedno z jego źródeł finansowania. O inne lepiej nie pytać. Coś innego mi jeszcze chodzi po głowie. No, dawaj. Dobra. Pogadajmy o czymś innym. Tak, jasne. I tak mały dziś ruch. Hej. Kapitan Caliente zamknięty? Na cztery spusty. Szef obraził czymś Kurta Hansena i w ramach skruchy powiesił się na zapleczu. U. Nie jesteś stąd, co? Mała przestroga dla ciebie. W Dogtown trzeba uważać, do kogo otwierasz gębę. Ktoś jest teraz w środku? Nie wiem i nie chcę wiedzieć. Przestaniesz zawracać mi dupę? Kurde, tak cię gadać. Zobaczmy, co on ma w ogóle. Co masz na stanie. No, towar prima sort. Co ty tu masz? Kawa. Racje żywnościowe. Co to jest? Wyjątkowy magnes. Dobra, nic takiego ciekawego. O Jezu, czekawka mi jeszcze łapie do tego, no. Nic ciekawego. No dobra. Czyli co? Nie wyjdziemy w ten sposób. Kontakt świeci w święci. Dobrze ja widziałem? Cel kontraktu. Dobra. Tu widzę, nic nie ma. Czyli co? Tylko tamte miejsce by było. Bo tu się... O! A co ja zrobiłem? Tu jest śmietnik, tu jest nic więcej. Ja pierdzielę. Czyżbym na początku utknął? Przewody zasilające. Momento. Aha, i tam na górę mam się dostać. Okej. Okay. I cóż, kabli do skrzynki z bezpiecznikami. Okej, okay, tam możemy chyba wejść. Co to było?
Dobra. Kable idą tam. Ja pierdzielę, jak mam się niby tam dostać. Tędy jest jakieś wejście? Mówiła, że sama mieszka, a w trakcie matka wchodzi. Pyta, czy zjem z nimi. A ten chyba ostro przedawkował. Ja pierdzielę, co to za dzielnica? Jakie tu się rzeczy dzieją? To, co to jest? Takie slumsy troszeczkę. Dobra. Dobra. Okej. Użyj skrzynki z bezpiecznikami, aby otworzyć drzwi opcjonalne. No dobra, jeżeli takie wyjście jest, to czemu nie? Które to jest? To jest to? Poprzestawiał i gotowe. Dobra, wejdźmy. Jakaś szybsza metoda jest? Kurde. To przyspieszenie takie mnie zastanawia. No dobra. Czy tu coś możemy zjechać? Jakoś? Czy się nie da? Czy ja mam tak spierdzielić? I się zabić? Dobra, to nie było potrzebne. W takim układzie wchodzimy do środka. O, nawet drzwi otwarte już. Kapitan Caliente. Facet poszedł na dno ze statkiem. Ale ktoś tu coś ewidentnie składuje. Dobra, popatrzmy. Generator. Generator? Dobra, coś tu jeszcze jest? Aha, już jak on tak mruczy, to znaczy, że coś tutaj musi być. Zobaczmy. Witamy. Przeczytaj to uważnie. Pewien korpus wszedł nocą do sieci i nagle wszystko zamigotało i spotkał czerwonego demona, który powiedział: jutro o północy będziesz martwy. Korpus nie uwierzył i po wyjściu z sieci normalnie poszedł spać. Następnego dnia poszedł do pracy i wrócił do domu. I niby nic złego mu się nie stało, ale jak następnego ranka matka poszła do go obudzić, to miał wypalone wszczepy optyczne i miał całe ciało spalone i przecięte na pół. Kurde pieczony, co to ma być za opowieść? Zaraz wybuchnie ci głowa. Tu chyba nic ciekawego nie ma. Wielka loteria. Pomocy bardzo proszę. Wygrałeś. Kurde, ktoś tu chyba ostro grał. Nie daj się oszukiwać. Jesteś samotny, co? Cześć z boczku. Lubisz chłopców, dziewczynki, osoby... Agender albo matko jedyna, jakie tutaj są teksty.
To jakieś w ogóle szyfrowane chyba. Wręcz. System monitoringu. Możemy go wyłączyć. Dobra. Dobra, nie to. Znajdź stary telefon. Coś mi tu puka, tylko ja cały czas słyszę. A tu? Nie, tam to nie. Chyba trzeba wejść. Zapis rozmowy. Nie, tutaj nic nie ma. Jest telefon. Niezły rupieć. Ciekawe, czy w ogóle działa. Dobrze, chociaż tu jest napisane. 931, a nie 913. 0931. Miałem wrażenie, że 913 to było z zerem na początku. Stara technika już nie wiedziała, jak ten. No dalej. Odbierz. Dla mnie cheeseburger z frytkami. Dobre, dobre. A jest tam kto? Tak? Chyba nie działa. Albo popierdoliłeś numer. I co teraz? Kto mówi? Przyjaciel. Andrew Jackson Street. Boisko do koszykówki. Bądź za dnia. Szybka rozmowa, widzę. Niezbyt rozmowny ten Reed. Może zyska przy bliższym poznaniu. No dobra. To lecimy dalej. Coś tu jeszcze jest? Zaraz, nie daje mi spokoju. To trzeba jednak mimo wszystko... O właśnie, co to jest? Różaniec Woodu. Nie wiem po co mi on, ale okej. 12. Trzeba tu pozbierać co nieco. Co to jest? Kamera przemysłowa. Kurde, jakie tu rzeczy są. No dobra, popatrzmy. 7A, BD, 1C55. Dalej już nie ma nic. 7A, BD, 1C55. No dobra. A, E9 i BD. No dobra, spoko. Wyjdź z terminala. Kurde, tędy można było. W jakiś sposób, tylko że... Aha. Dobra, chyba wiem o co chodzi. Mogę tędy też wejść. Jak się domyślam. Najlepsze ceny w dzielnicy. Towar atestowany. Dobra, idziemy do auta. Tylko, że widzę, że auto nam znikło.
Zajebali nam auto. Chociaż nie, chyba że to jest te. Ale nie wygląda. Oj. Dobra, to idziemy na piechotę. Które tędy. I znowu biegł się. Właściwie to się dało przesunąć. 5 na 12. A, to i tak bym nie dał rady. Dobra, jakaś podwózka by się przydała. O matka. Golden Fleece? Jak opatrunek suchy? Trzymają się te szwy? Boli jak cholera. Ledwo stoję. Co, to jakiś lekarz? Uliczny? Tak. Bez Andersona i tak wszyscy pójdziemy do piachu. Trochę pozwiedzamy przy okazji. Co to kurde się tu dzieje? Jakieś rakiety czy co? Hotel. Boisko do koszykówki. Robi wrażenie to. Oj, robi. O, to widzę kolejne. Czy to jest też coś dla nas? Jeszcze nic mi tutaj nie widzę, żeby było adekwatne do misji. Kurde, naprawdę za dupie tutaj jest. Aha. Tu widzę już na mapce, że powinno być. Dziwne graffiti. Ostatnim razem, jak miał zły humor, powiesił 6 gliniarzy. Tamtych tajniaków. Bardzo dobrze. Okej. Usiądź, poczekaj na spotkanie. Kurwa, wszyscy cali? Ja tylko ścianę przeorało. Ale to dobrze, okno się przyda. Mamy dobre miejsce. No to będzie ciekawa rozgrywka. Fan koszykówki? To coś nowego. Bądź poważny, nie o tym mówię. Zaczęła się inna gra. Taka, w jakiej jeszcze nie brałeś udziału. Co masz na myśli, Johnny? Co masz na myśli? Powiedz ty mi. Co masz właściwie na myśli? Ci ludzie siedzą w tym od dawna, a ty dopiero wszedłeś na boisko. To zawodowi intryganci. Będą udawać twoich przyjaciół, ale nimi nie są. Nie daj się ograć, Vi. Powiedz to wprost. Nie ufasz Majers. Znam takie jak ona. Z Białego Domu? Kurwa, z armii. Takim dowódcom jak Majers trudno powiedzieć nie. Kiedy już trzeba, robi się naprawdę chujowo. Słowo dezertera. Co, nie wierzysz? Nieustraszony Johnny Silverhand. Postrach korporacji. Spierdalaj. I pogromca hipokrytów. Krystof Swoja. Znakomite, kurwa. Znakomite. Do armii zaciągnął się Robert John Linder. Nagadali mu głupstwo, łatwej kasie i wiekuistej chwale.
Robert John Linder zginął. Z frontu wrócił ktoś inny. Tak. Przepraszam. Nie chciałem. Okej. To było dawno. Ale jakby na to nie patrzeć, czegoś się w tych kamaszach nauczyłem. Śmiało, dajesz. Po marchewce zawsze przychodzi kij. Wiesz, jak to działa? Rekrutom dają karabin, kevlar i pakiet obietnic. Ale w pewnym momencie kończy się amunicja. Kevlar okazuje się przebijalny, a co zostaje z obietnic? Zgaduję, że gówno. Wtedy sięgają po kij, a nazywa się on wartość. Giniesz pod ostrzałem w okopach. Kumple biorą gorącą kąpiel w fosforze, a jakiś oficer pierdoli o racji stanu. Marchewką ci już pomachali. Kiedy zaczną mówić o ideałach, uciekaj. Chyba nie do końca przepracowałeś traumę. Z demonami przeszłości trzeba walczyć, John. Nie miałem z nimi problemu. Aż do teraz. Politycy, wojskowe netranerki, ludzie ze służb, a na deser pułkownik Hansen. Śmierdzi to Dogtown, jak meksykańskie okopy. Nie odwracaj się. Obserwuj boisko. Co? O. Pokaż mi, co trzymasz w ręce. Johnny, kto mi dyszy na kark? A skąd kurwa mam wiedzieć? Widzę tyle, co ty. Widzę, że coś tam trzymasz. O, ciekawe. Nie wiem, z kim rozmawiam. Użyłeś starej linii. Wiesz, z kim rozmawiasz? Ręce. Mam monetę. Wiesz, co to znaczy? Ale muszę się upewnić. Proszę, ostrożny typ. Kto cię przysłał? Przysyła mnie nasza wspólna znajoma. My nie mamy wspólnej znajomej. Przeżyła wypadek. Pewnie słyszałeś. Coś tam słyszałem. Właśnie tak. Graj w jego grę. Jest bezpieczna? Spytał. Nie, dopóki tracimy tu czas. Z ust mi to wyjąłeś. Zanim tu przyszedłeś, sprawdziłeś, czy ktoś mnie nie śledzi? Kurwa, za kogo mnie masz? Nie jestem amatorem. Nie? Dobra, to musi nam wystarczyć. Czarny Thornton Merrimack przy ulicy. Za 3 minuty. Siądź z przodu. To wszystko? Przesłuchanie skończone? Na to wygląda. Reed? Skurczybyk. Niezły jest. Jakiś pieprzony świr. No, już go lubię. Chodźmy. Kurde, Johnny'ego łatwo przekonać, no. Widzieliście może faceta, który się do mnie przysiadł? A, duży typ w płaszczu do straszenia dzieci. Spływaj i nie przeszkadzaj. O, w mordę. Nic tu nie jedzie, nic tu nie jedzie. A, do tego. Ale tu nikogo nie ma. Co, on na tyle siedzi? Zanim ruszymy,
Wybacz szorstki początek. Są sprawy, w których lepiej nie ryzykować i trzeba wbić komuś pistolet pod żebra. Nawet jeśli stoi po tej samej stronie barykady. Mam nadzieję, że nie żywisz urazy. No, trzeba przyznać, że jest bardzo ostrożny. Nic osobistego. Musiałeś się upewnić. Sam bym tak zrobił. A to ciekawe. V, nie jesteś z branży. Co mnie zdradziło? Wsiadłeś do obcego samochodu. Dobrze, że ja to faktycznie ja. Sprawdziłem cię w bazie FIA, kiedy rozmawialiśmy. Ciekawy biogram. Nomada z nieistniejącej już rodziny Bakerów, obecnie najemnik na wolnych kontraktach, a od wczorajszego wieczoru agent FIA. Szybko awansuję. Ale wciąż nie wiem jednego. Co robisz w tym bałaganie? Sam się nad tym zastanawiam. Znam to uczucie. Mam je za każdym razem, kiedy muszę naprawiać cudze błędy. No dobrze. Czas odwiedzić naszą wspólną znajomą. Poproszę adres. Nie jestem pewien, czy ci się to spodoba. Sprawdź mnie. Opuszczony budynek przy Elizabeth Crest Street. 8. piętro. Miałeś rację. Nie podoba mi się to. Zostawiłeś ją sam. A co, miałem ją ciągać ze sobą po całej dzielnicy? No, w sumie... Miejscówka wyglądała na bezpieczną. Bezpieczny pustostan w Dogtown? Sam słyszysz, jak to brzmi. Czekaj. Muszę odebrać. Jim, mówiłem, że biorę dziś wolne. Nie wiem, to ty jesteś menadżerem. Zapytaj Boba, wisi mi przysługę. Nie, nie pójdę się pierdolić, a ty sobie jakoś poradzisz. Dobra. Mój szef. Pracuję w klubie. Stoję na bramce. Czekaj. Agent specjalny na bramce? Zatrudniają też byłych gliniarzy i komandosów. Ludzie z problemami, ale czasem wychodzimy na piwo. Nie tak wyobrażałem sobie dzień wolny. Co może być ciekawszego od ratowania głowy państwa? No cóż, pewnie już się nigdy nie dowiem. Myers wciąż pali? Ta, paliła dziś rano. Czemu pytasz? Sięga po fajkę tylko wtedy, kiedy sprawy wymykają się jej z rąk. Czas jej pomóc. Dobra, chyba powinniśmy zaraz dojeżdżać do celu. Pomiń podróż, dobra, pomijamy. Nie ma co tu. Chociaż w sumie to już jesteśmy na miejscu, jak widzę. Więc daleko nie przywinęliśmy czasu. Chodźmy. Czyli tak to wygląda. 8. piętro, tak? 8. Prowadź. Czemu się cofasz? Ojejku. No dobra, idźmy. Mam nadzieję, że ją będziemy widzieć. I zobaczymy ją. Ale te łebki już się nie podobają.
pozwę. Szczerze, nie podoba mi się to. Spokojnie. Potrafię o siebie zadbać. Wczoraj mieliśmy niezapowiedzianych gości. Weszli z sypem na śmieci. Czasem tak trzeba. O, jak szybko dojechaliśmy. Może ja tak. Też nie, broni nie mogę wyciągnąć. Gdyby próbowali ją stąd wyciągnąć siłą, całe piętro stałoby w ogniu. A po dobroci by nie wyszła. Ty przodem. Otwórz. To ja. Oj. Nie podoba mi się to. Tak mnie witasz? Wybacz, Myers. Jesteś cała? Cała. Ale dobrze, że jesteście. Mogę zamknąć? Nie. Widzę, że nie zapomniałaś mojego numeru. Niektórych numerów się nie zapomina. Nie oszukujmy się. Ten telefon miał nigdy nie zadzwonić. Skoro już jestem w Night City i ktoś próbował mnie zabić, pomyślałam, że to dobra okazja, żeby odświeżyć stare znajomości. Zaprosiłbym cię na kawę, ale obawiam się, że nie mamy czasu. Trzeba ci zorganizować transport do Waszyngtonu. Nie, Reed. Najpierw musimy porozmawiać. Ty, ja i Vi. Tutaj. Prezydentka, najemnik i agent specjalny wchodzą do gabinetu owalnego. Pytanie, co ja robię w tym dowcipie? O Boże. Hansen odrobił pracę domową z propagandy. Sądzę, że nie działa na własną rękę. Ktoś od nas zapewnia mu plecy. Wygląda na to, że próbują rozpętać nową wojnę. Są tacy, dla których poprzednia wcale się nie skończyła. To nie koniec złych wieści. Nie leciałam sama. Na pokładzie była też Songbird. Somi? Kurwa, miałem złe przeczucia. Teraz już wiem dlaczego. Gdzie jest? To ostatnia osoba, która miała z nią kontakt. Najbardziej prawdopodobna wersja to taka, że padła ofiarą lodu, łamiąc zabezpieczenia bojowego robota. Potknięcie przy pracy, które zdarza się nawet najlepszym. Ale to wciąż tylko spekulacje. Dokładnie. A my potrzebujemy czegoś więcej niż spekulacje. Reed, wiesz, co to oznacza dla bezpieczeństwa narodowego. Posłuchaj. Songbird to twoja protegowana. Zwerbowałeś ją i wyszkoliłeś. Z kolei Vi ma z nią pewne połączenie. To nasza szansa. Musicie ją znaleźć. Razem. Raz już dla was umarłem. Wystarczy. Co to znaczy, że dla nich umarłeś? Co ci właściwie Myers o mnie mówiła? Że dowodziłeś komórką wywiadowczą, a po wojnie przeszedłeś w stan uśpienia. Wspomniała, że zabójcy Arasaki próbowali mnie zlikwidować. Że skończyłem na intensywnej terapii z 3 ranami postrzałowymi. Że samodzielnie skorzystałem z kibla dopiero pół roku później. O kurwa. O tym nie powiedziała. To już wiesz. Podsumujmy. Zostawiliście Reeda w Night City, on prawie przypłacił to życiem, a teraz chcesz go wkręcić w nową aferę? Nie pierdol, Myers, zaciągnęłaś dług, a długi się spłaca. Masz rację. Przepraszam za te 7 lat. Czy to wystarczy na dobry początek? Powiedzmy, że tak. Pomogę, ale robię to dla Somi. Oraz dla mojego kraju.
Jakkolwiek patetycznie to nie brzmi. Co do ciebie, Vi, podobno masz z nią jakieś połączenie. A jaki masz biznes w tym wszystkim? Arsaka. Nie wiem, ile ci płacą, ale to może nie być tego warte. Songbird to dla mnie szansa na przeżycie. Mam w głowie relik Arasaki. To cholerstwo powoli mnie zabija. Chyba zaczynamy się rozumieć, Vi. A skoro tak, to możemy sobie pomóc. Też tak myślę, Reed. Ale jeśli mamy znaleźć co mi, musimy wejść głębiej w to miejsce. Rozpoznanie w terenie. Rozumiesz? Dokładnie. Potrzebujemy kontaktów. Ludzi, którzy nie będą się bali otworzyć ust. Zdobądź ich zaufanie. Łatwo nie będzie. To Dogtown. Okej. Zorganizuję Myers transport do Waszyngtonu i wtedy skontaktuję się z tobą. Vi, dziękuję ci za wszystko. Kiedyś postawisz mi kolację. Zawsze tak zapraszasz prezydentki na randkę? Zazwyczaj. Okej. Propozycja przyjęta. O ile dożyję. No dobra, muszę teraz zadzwonić w parę miejsc. Rozumiem, jest nasza kryjówka. Potrzebuję taksówki. Dwie osoby, daleki kurs. Papiery nie będą potrzebne, nie w tym przypadku. A, w Dogtown, na nabrzeżu, tam gdzie zawsze. Załatwione, musimy się zbierać. I najlepiej, żeby nie widziano nas razem. Vi, wyjdziesz 5 minut po nas. 5 minut po was. Powodzenia, Vi. Jak chcesz mnie wyciągnąć z tego raju na ziemi? Słyszę, że będzie trochę połysy. Jak za dawnych czasów, co? Mam nadzieję, że wręcz przeciwnie. Hej, się zamknęło. A u nich się nie, krata nie zamknęła. No dobra, to czekamy. Wezwij Vintę. Poszukaj dodatkowych zleceń w Dogtown. Opcjonalne. Poczekaj na telefon od Rida. Wiadomości. Weź udział w zderzeniu. Co? W zderzeniu muzycznych wszechczasów. Tylko raz na milion świetnych lat na żywo, na ziemi. Mister Keeper i Private Press w secie dla 99,9 impulsa. Okej. Okay. Nie mogę się doczekać. A, w sumie. Dobra. W tej wice nie ma żadnych wiadomości. Dobra. No to jedziemy. Parter ulica. Nie wiem, gdzie do parteru się dojeżdża. Wejdźmy na ulicę jednak. Okej. Okay.
10. Teraz tak. Zobaczmy mapę. Co my tu mamy? Brama. Tajemniczy sygnał. Wykryto. Tutaj tajemniczy sygnał wysyłany w okolicach najemników. Okej. Terminal danych zastrzeżony. Przenośny terminal podstawowych danych Militechu. Nieużywany od czasów czwartej wojny korporacyjnej. To pojedźmy sobie tu. Jestem ciekaw. Co to tam jest? A, ja tu pojazdu nie mogę wezwać. Fajnie. Zaje fajnie. No dobra. Czy jakiś pojazd by tu się dorwało? Tamten widzę jakiś, może być interesujące. Chociaż nie, to jest chyba złom. Tak. No, w nocy tu widzę, to jeszcze bardziej przerażająco wygląda. Strażnik, downtown. Dogtown właściwie. Dobra, my musimy iść tu. Interes życia na tym zrobisz. Tu w prawo. A, to na górę. No dobra. Cóż to takiego jest? Łyżka do opon. A po cholerę mi to. Tam widziałem coś. Aha. Okej. No i to. Pobierz dane operacyjne. Czy to da nam ten do relika? Ja. Okej. Okay. Czyli to w ogóle na mapie to widać. Mam takie chyba wrażenie. To jest kolejny terminal. Okej, okay, więcej nie widzę jak jeden. To dobra. dynamiczne zadania. Sprawy, które nie trafiają na pierwsze strony gazet. Przysługi, proste zlecenia. Dobra, to lecimy tu. Widzę, rozbijają wszystko. Widzę, że to trzeba wszystko na piechotę latać, no niestety. Przeczytajmy. Na razie wszystko w porządku, ale najtrudniejsze dopiero przed nami. Odezwę się, jak już opuścimy Dogtown. Miej się na baczności, na ulicach wciąż sporo wrogich patroli. No, widzę. Jesteśmy w drodze, na razie bez większych przeszkód. Mam nadzieję, że u ciebie podobnie. Pamiętaj, żeby się nie wychylać. Dogtown łatwo w ten sposób stracić głowę. Coś o tym wiem. Dobra, C.
Dobra, tędy. Ta dzielnica wygląda po prostu tak jak po wojnie. Jak nic. Wow. Wow. Ja tylko przechodziłem tu. Nic więcej. Co tu kuźwa jest? Trochę tu mi się nie podoba. Czy tu mam zamiar włazić? Aha, i tam do wojska. A bo ty myślisz, że ja się boję? No, akurat to by było rozsądne. Nie pomaga. Chodź na chwilę. O mnie ci chodzi? No przecież patrzę na ciebie, nie? Bo tu jest taka sytuacja. Wódki się napiję. Zanim mnie Hansen za jaja powiesi. Ale najpierw... Paco. Babs. V. Elegancko. To za problem. A przede wszystkim za jego rozwiązanie. No. Przysiądź się, tak? No dobra. Jemy? Za wszystkie nasze problemy. Oby się cholera rozwiązały bezboleśnie. Małe te szociki. Mówi Kurt Hansen. Widzisz, generalnie to Babs mówi, że wszystko chuj. A ja uważam, że z każdego gówna da się wyjść. No i jak to jest? Miejcie oczy szeroko otwarte. Raportujcie każdą... Ale tak ogólnie w życiu? No tak. Niech będzie. No to życie się po prostu przydarza. Płynie. Kurwa, nie wiem. Nie życie, raczej świeżbi. Dobra, to może ja zacznę od początku. Zaryzykuję. Opowiadaj. Tylko błagam, ciszej. Żeby nas nikt, kurwa, nie podsłuchał, czaisz? No, tylko jeszcze coś na wczute. Wiesz, to TikTok. Od razu wszystko skumasz, zobaczysz. Będzie jak na żywo. To zajebisty dzień. Pierwszy stopień do chwały i te sprawy, co nie? Więc zaciągnij się dobrze i słuchaj. Znam jedną historię, która zaczyna się podobnie. A potem ginie w niej mój przyjaciel. Dobra. Obiecuję ci, że ja w tej historii przeżywam. Dobra, nie będzie. No dobra, zamieniam się w słuch. To sobie wyobraź. Mój pierwszy dzień u Hansena. Normalnie miękkie nogi i czekam na samego szefa. Nie, kurwa, lepiej. Wyobraź sobie, że jesteś Hansenem. Do tego wkurwiony. Chyba to był błąd. Porządnie wkurwionym Kurtem Hansenem. Co to kuźwa się dzieje? Poszło na radiu, że chcesz pogadać. Co jest? Masz obiecać, że nie spierdolisz sprawy z kosiarzami. Chcę ci patrzeć w oczy, kiedy mi to mówisz. Kurt, ile my się znamy? Będą chcieli nas zrobić w chuja, a my mamy być na to przygotowani. Jasne? Jasne, będzie dobrze.
Daj spokój, to prosty temat. Taki prosty jak rozmowy z komendantem? Miałeś być tylko posłańcem, Yuri. A teraz pół NCPD wie o tych rozmowach. I cisza. Bo wiesz, Yuri z Hansenem to jeszcze mundur nosił. No jakich tu militek zainstalował, nie? Co to, Rez? Gotowy na wpierdol? A ja sterczę na samym kurwa środku i czekam, zesrany. Babs mi tam dodaje otuchy, a ja sobie myślę, że jak nie Yuri, ja to mnie kurwa zatłuczę. Idzie. Kumasz? Pożegna się z zębami. Chodź, Kurt. Młody nie może się doczekać. Garda, gówniarzu. Postaraj się. No nie. Jak cię wołają? Paco! Paco Torres! Dowal mu, młody! Ale tak mu wysunąć, to jest jednak coś. Pierdol mu porządku! Ten drogę zajebałem. Aha, szef. Jesteś kundlem. Ale będziesz ogarem. Jezus, Paco, ale zmyślasz? Weź mi, nie przerywaj. Do czego masz mi się przydać? Jestem szybki i sprytny. No to pokaż. Ten tylko się gapi. A ja myślę, co cienki jestem. Nadal mnie wszystko boli. W porządku. Nada się, chłopak. Ja bym go jeszcze sprawdził. O, sprawdzi mnie. No, młody. Witaj w stanie. Jasne, jasne. Przypilnujesz następnego konwoju. Zobaczymy, z czego cię ulepili. I wiesz, jak się wtedy czułem? Krew leci ci po ryju, a ty wyjesz kurwa ze szczęścia. No to było kurwa to. Ej, jak? Nadążasz? Do wszystkich mieszkańców. Mówi Kurt Hansen. Dogtown stał się obszarem działania wrogich... Czyli po prostu dostałeś w pierdol. I to jest ten zajebisty dzień. Człowieku, w pierdol to tylko droga do celu. Paco, wpierdol to wpierdol. Nie dodawaj do niego filozofii. Jak cię zabiją, to też mam mówić, że to twoja droga? Jezus, daj mi spokój, serio. A ty co, dostałaś zadanie od samego Hansena na start? Nie dostałaś. Więc tak, to była jedna z tych fuch. Kumasz, czasem pilnujesz zrzutów, czasem coś przewozisz. Akurat ochraniałem transport. A co to był za transport? Dla kosiarzy. Ale wozimy też leki, wodę, te sprawy, czasem silniki. Takie tam użytkowe rzeczy dla cywili. Dbamy o swoich. I wiesz, trochę dla sąsiada, trochę dla siebie, czasem więcej dla siebie. No i tu się sprawa wyjebała. Ach, widzisz, babs jak zawsze swoje. Ale zapowiadało się zajebiście, do samego końca. Dobra. Pogadamy później. Muszę być gdzie indziej. Ej, no. Co? Dołącz do Paco i ten na wieczór? Aha, okej. Okay. Czyli jednak trzeba kontynuować tę rozmowę. Dobra. Podaj ten towar. Johnny znów? Się pojawi? No, to kontynuując... No więc jedziemy. Obok mnie normalnie sam szef. I nagle, kurwa. Pisk opon,
I już wiedziałem, co się będzie działo. Czaisz? Skurwiele. Ty czujesz to? On to wszystko przewidział. Dlatego ze mną w ogóle pojechał. Patyczkował się w ogóle. Cwaniaki blokują drogę. Chodź, młody. Trzeba im przypomnieć, kto tu rządzi. Kurde, uważaj! Kurto, Berwoj, pomyślałem, że kurwa zginiemy obaj. Tylu kosiarzy, to któryś musiał go trafić. No właśnież, do cholery. Chyba... A, nie żyjesz, czyli tak nie miało być. Okej. Okay. Ale nie mam nawet apteczek żadnych, żeby się uleczyć. No niedobrze. Nie no wiem, więc jedziemy. Obok mnie normalnie sam szef. A, jeszcze raz od początku to. I nagle kurwa. Pisk opon. I już wiedziałem, co się będzie działo. Czaisz? Czujesz to? On to wszystko przewidział. Dlatego ze mną w ogóle pojechał. No kurde, klasa. Nie patyczkował się w ogóle. Okej. Kurde, mało amunicji jest na jeden raz. Cwaniaki blokują drogę. Chodź, młody. Trzeba im przypomnieć, kto tu rządzi. Jadka! Kurto, Berwoj, pomyślałem, że kurwa zginiemy obaj. A? Elegancko ich odwalał, jednego za drugim. Kurwioty. Kurwa mać! Dobra. Kurwa, no on był jak maszyna. Precyzyjny. Precyzyjny. Dużo ich tu kuźwa jest. No kurde, klasa. Nie patyczkował się w ogóle.
Aha, to są miny. Zdychaj! Wszystkich zajebaliśmy. Przysiutki. I ten metaliczny zapach krwi w powietrzu normalnie rzeź. Jeden tu jeszcze rzęsi. Kurwy jebane i tyle. Ale młody przynajmniej się wykazał. Masz coś w sobie. Paką, tak? Nie kłamałeś, jesteś całkiem szybki. I dobrze napierdalasz kosiarzy. Jasna cholera! Dobra, teraz zawieź towar do hotelu. Tylko ostrożnie. Ja z Jurijem mamy tu... Ajajajajaj. Znowu to zrobiłem. Do wszystkich mieszkańców. Mówi Kultransel. Teraz słuchaj, co odjebał, bo to jest ten moment, na który czekałeś. Dobra. Juri dał mi przed wyjazdem list. I na liście nie było agregatów. No. A w ciężarówce były. Powiesz, Juri pewnie załatwił sobie jakieś na boku i chciał komuś opchnąć po sprawie z kosiarzami. A Paco policzył, że jak je sprzeda, to się utrzyma przez rok. Chcieli go sprawdzić, to jebał szefa. Zajebiście, nie? Tylko idiota by nie skorzystał, co nie? Ja pierdolę. Okej. Ale co z nimi zrobiłeś? No chuj, no. Sprzedałem pośrednikowi i miał je wysłać do Indii. Co? I już są pewnie na statku. Zajebią go, nie? Kurwa, mnie przy okazji też. Dawaj, widzę po twojej minie, że masz jakiś pomysł. Pomożesz nam? Pomogę, ale dobre rady kosztują. Jasne, mamy kasę, nie bój nic. Chyba wiem, co można zrobić. Wrobimy Jurija. Już raz podpadł, więc powinno się to rozegrać niemal bez naszej pomocy. Tylko nie gadajmy o tym tutaj, błagam. Tu obok jest przejście podziemne. Spotkajmy się tam jutro wieczorem. Amen. Tu masz nasze kontakty. W razie czego. No dobra. Coś się dowiedzieliśmy więcej o tym kurcie przy okazji. Pokażę mi tam jeszcze iść. Więc pójdźmy. Aha, jest Reed. Hej, jestem w mieście. Jak sytuacja? Z przesyłką wszystko w porządku? Trochę nią wytrzęsło. Pierw łódź, potem cywilna awionetka. Ale dotarła pod właściwy adres. Jak u ciebie? U mnie... bez większych zmian. No to czas wziąć się do roboty. Poszukamy naszej zaginionej przyjaciółki. Przyda nam się wsparcie. Alex z naszej starej komórki obecnie jest zakonspirowana w Dogtown. Pomoże nam. Rozumiem. Gdzie się spotkamy? The Moth. To bar w Longshore Stacks. Przyjdź wieczorem. Będę. Tylko upewnij się, że nie masz ogona. No dobra. Czyli bar jest tam. Ale ten bar odwiedzimy to już w kolejnym odcinku. Bo w tym momencie już prawie, że dwie godzinki nam stuknie. Ja sobie może tylko pójdę tutaj na górę. Dla lepszych widoczków. A, i to nawet jest przejście. Okej. Okay. O. No dobra. I z takim oto
widokiem pożegnamy się na dzień dzisiejszy. Mam nadzieję, że było ciekawie, bo ta historia mnie, przyznam szczerze, do wciąga. Pytanie, co Songbird? Bo czy ona została uprowadzona? Czy coś jej się stało? Tego i wiele więcej dowiemy się w kolejnych na pewno odcinkach. A tymczasem dziękuję za poświęcony czas na oglądanie tego materiału. Zachęcam, jak w każdym odcinku, do komentarzy, łapek i subskrypcji. Dzięki wielkie i trzymajcie się. Na razie, hej. Take it anymore. My mind's about to go to war. I need someone to save me from myself, to hear me cry when I call out for help. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my day to lose control. There's a fire in my bones. My sight gets blurry, pushing back the tears. Should take a leap of faith and face my fear. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end. Holding out, but I'm about to blow it up like a volcano.